Siema chłopaki, Bartek z tej strony, kompania szostek.pl i dzisiaj gadamy o martwym ciągu, o deadlifcie, bo wielu chłopaków go nie robi, bo się boi go robić, albo boi się go źle zrobić i potem dziwią się, że nie rosną, szczególnie, że to jest raz, że mega dobre, jedno z fundamentalnych ćwiczeń na ogólny rozwój ciała, ale też chyba najlepsze, jakie można robić na rozwój całej tylnej taśmy i tylnej taśmy nie tylko nóg, ale też tylnej taśmy góry ciała, więc trudno jest zastąpić to takie napięcie mechaniczne i taki bodziec, jaki ono daje. Dzisiaj pogadamy sobie najpierw o częstych błędach, a potem pokażę Wam, jak to powinno prawidłowo wyglądać. Najpierw pozycja startowa, bo od tego tak naprawdę zależy większość, jak zaczniemy ruch, bo później jakby cała reszta błędów wynosi się właśnie z tego, że źle po prostu zaczynamy. Więc do klasycznej wersji martwego ciągu będziemy używać naszej postawy z stopami na szerokość bioder, lekko skręconymi do zewnątrz, po to, żeby właśnie łatwiej było nam te kolana rozpychać do zewnątrz, bo to też czasami widzę, że się zdarza. Chcemy, podnosząc ciężar do góry, pilnować tego, żeby te kolana rozpychać właśnie do zewnątrz, żeby one nam się nie zeszły. Jak chodzi o ustawienie sztangi, no to wiem, że pewnie już słyszałeś, że powinno być gdzieś mniej więcej na wysokości sznurówek, czy na środku twojej stopy. Ja na przykład jestem większym fanem, żeby robić to jeszcze bliżej, bo to prawdopodobnie sprawi, że będzie ci łatwiej, tak jak mi osobiście. Ja mam taki rozstaw, że łatwiej mi jest utrzymać prawidłową pozycję startową, gdzie jestem nisko i ciężar jest przeniesiony na tył ciała, kiedy tą sztangę będę miał naprawdę blisko nóg, przy samej piszczeli, także po prostu, żeby to ciągnęło od razu od samego dołu po samej jakby kości, co nie? Po nogach. Bo dużo osób przez brak mobilności i brak też siły odpowiednich mięśni, ale mobilności bioder, kolan, stawu skokowego, całej tylnej taśmy, przybiera pozycję startową, która wygląda mniej więcej w ten sposób. I na przykład mój podopieczny Mati też miał problem z tym ćwiczeniem i musieliśmy trochę popracować nad tą techniką, żeby to zaczęło jakoś tam lepiej iść. Bo w tej pozycji nie trzeba dużej siły ani pośladków, ani nóg, ani prawidłowego ustawienia, ani dobrej mobilności, bo nie dźwigasz tego ciężaru siłą mięśni, które powinny być w tej pozycji jakby zaangażowane, czyli nogi i pośladek, bo jednak martwy ciąg to jest w tej pierwszej fazie ruchu głównie ćwiczenie na nogi, obchamy cały czas jakby głównie siłą nóg, tylko dźwigasz ten ciężar z odcinka lędźwiowego i to jest to, czego ludzie się boją najbardziej, no bo wiadomo, jest to niebezpieczne, natomiast to nie jest jakieś skomplikowane, żeby to naprawić, bo wystarczy kilka prostych rzeczy, żeby móc do tej prawidłowej pozycji startowej wejść. Świetne ćwiczenia, które warto też robić w ramach rozgrzewki za każdym razem przed treningiem, kiedy zamierzasz robić martwe ciągi, to żeby odblokować tylną taśmę, to numer jeden na mojej liście to jest bear walk. Jeżeli nie chcesz robić bear walka, to po prostu rób zwykłe skłony w przód, na stojąco lub siedząc. Tak samo, żeby odblokować troszeczkę tutaj spięcie dwójek, czyli tylnej taśmy, warto praktykować ruch tak zwany hip hinge, czyli samego cofania bioder do tyłu, który właśnie pewnie gdzieś tutaj pokazuję. Do tego, żeby pogłębiać pozycję przysiadu i trochę się z nią oswajać, to fajnie jest robić Cossack Squat. Jeżeli nie Cossack Squat, to po prostu zacznij spędzać trochę czasu w pozycji przysiadu, tak żeby się z nim oswoić i coraz lepiej go pogłębiać i być coraz jakby bardziej mobilnym w tej pozycji, móc coraz głębiej zejść. Bo to będzie bardzo istotne, żeby być w stanie przenieść ciężar ciała na tył i żeby pchać z nóg od samego początku ruchu, bo jeżeli tego nie masz, no to ciężko będzie ci robić martwy ciąg dobrze. Prawidłowa pozycja do martwego powinna wyglądać mniej więcej w taki sposób, jak pokazuję, gdzie ten tyłek jest nisko, ciężar jest przeniesiony na nogi, klatka jest wypięta, plecy są prosto, głowa jest skierowana w dół, plecy są ściągnięte i napięte i wtedy mamy ruch taki bardziej leg pressu, czyli odpychania się od ziemi siłą nóg, przynajmniej do wysokości kolan, gdzie po prostu traktujemy to jako ćwiczenie odpychania, a nie ciągnięcia w górę sztangi. Myślimy o tym, jako żebyśmy po prostu byli taką, nie wiem, kapsułą, gdzie po prostu całe ciało jest zapakowane i jedynie odpychamy się siłą nóg do góry. A jeżeli robisz martwy ciąg i zakładasz więcej ciężaru, ale widzisz, że nie jesteś w stanie zacząć ruchu mając napięcie właśnie na nogach i na pośladku i prowadząc ten ruch na początku siłą tylko i wyłącznie nóg, żeby ten ciężar był właśnie na nich oparty, to nie powinieneś tego ciężaru podnosić, po prostu. Zmniejsz ciężar i zrób tak, żeby na początku ten ruch był prawidłowo zaangażowany. Przenieś ciężar na tył, oprzyj go tak, żeby dźwignia była bezpośrednio na nogach i żebyś po prostu pchał nogami. Drugi błąd to ludzie nie ściągają pleców i przez to tracisz mnóstwo siły, bo tracisz mnóstwo stabilności przez to, że cała twoja góra ciała jest luźna, a nie zapakowana. Jak widzisz na filmie, ja przed każdym powtórzeniem robię taki ruch
łopatkami i ściągam łokcie do wewnątrz i napinam plecy przed każdym ruchem po to, żeby właśnie mieć więcej stabilności i przez to więcej siły. I chcesz chwytać sztangę mniej więcej na szerokość barków, tak żeby być w stanie to zrobić, bo jak chwycisz za szeroko, no to nie spakujesz pleców tak czy siak, a jak zbyt wąsko, no to nie dasz rady trzymać sztangi w prawidłowy sposób i będziesz zahaczał sobie nogami. Błąd trzeci bierze się poniekąd z błędu pierwszego, gdzie jeżeli myślimy o tym ruchu jako o ruchu ciągnięcia sztangi do góry, to automatycznie głowa będzie szła do góry. I to nie jest dobre, bo traci się w ten sposób siłę i nakładamy niepotrzebny stres na kręgosłup. Prawidłowo przyjmujemy prawidłową postawę i patrzymy w dół i myślimy o ruchu jako o ruchu odpychania się od ziemi i wtedy głowa automatycznie idzie w dół i przez cały czas pozostaje w jednej linii z kręgosłupem. Jest jakby cały czas pochylona w dół, patrzymy w dół, nie patrzymy w górę, nie robimy przeprostu, nie odchylamy, tylko cały czas w ten sam sposób. Błąd czwarty to robienie przeprostu i brak kontroli ciężaru. Chłopaki, nie ma sensu robienia tego ćwiczenia w ten sposób, tak jak pokazuję na filmie. Tam już nie ma żadnych dodatkowych przyrostów, nie ma żadnych dodatkowych punktów za wygięcie się w kręgosłupie, tam nie ma już żadnego dodatkowego napięcia na tych mięśniach, tam już przenosisz napięcie na odcinek lędziowy, czyli to, czego chcemy uniknąć, nie chcesz sobie zniszczyć kręgosłupa, więc po prostu rób ruch do pełnego wyprostu, maksymalnego napięcia mięśni, pleców i pośladków i to koniec. I potem odwracamy ruch w dół i najpierw robimy znowu ruch hip hinge, czyli samo cofanie bioder, nie zginamy kolan w ogóle, dopóki sztanga nie dojdzie do wysokości kolan i dopiero kiedy dojdzie do wysokości kolan, to zginamy kolana, odkładamy sztangę na ziemię, cały czas powietrze jest nabrane do brzucha przez cały ruch, od kiedy robisz wdech na początku, na samą górę, na sam dół i dopiero wtedy robisz wydech i robisz kolejny wdech na kolejne powtórzenie. Tak, nie robimy czegoś takiego jak po prostu na rekord, że podnosimy, jeżeli chcesz rosnąć oczywiście. Jeżeli chcesz rosnąć, pod masę robisz martwy ciąg, to nie rzucaj tej sztangi na ziemię po tym, jak ją podniesiesz. To nie jest robienie tego na rekord, tylko na większą ilość powtórzeń na napięcie. I tracisz połowę napięcia, które mógłbyś utrzymać na tych mięśniach, po prostu zrzucając tą sztangę w dół. Kontroluj ruch w dół. Jak jesteś jak Mateusz... Tak, ten sam ruch nie gdzieś tam delikatnie się zmieni, jakieś, nie wiem, to, że na przykład się mają nie ruszać łokcie w przód, czy coś takiego i już się okazuje, że jednak nie jesteś w stanie takim dużym ciężarem robić, nie? No i dużo bardziej na przykład czuć ten mięsień. I chciałbyś nauczyć się takiego sprawdzonego procesu, który działa od fundamentów, tak żebyś później samemu rozumiał, to możesz sobie obczaić, na czym polega prowadzenie przeze mnie na mojej stronie. Jak chcesz mi pomóc, to zostaw mi pod tym filmem komentarz, czy ten filmik w czymś ci pomógł, coś ci rozjaśnił, bo to mi bardzo, bardzo, bardzo pomaga. Łapkę w górę, jeżeli ci się podobało. Subskrybuj kanał po więcej, jeżeli chcesz mnie dalej oglądać i widzimy się w następnych filmach. Na razie.